Stanisław Żywis, kierownik zespołu, który, proszę Państwa, obchodzi dzisiaj 50-lecie działalności artystycznej, więc proszę o gromkie brawa. Do życzeń dzisiaj dołączymy skromne podarunki z panem burmistrzem. Życzymy wam dużo, dużo zdrowia, dalszych tak wspaniałych jubileuszy. Wszystkiego dobrego. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Szanowni Członkowie Zespołu, te przewodzenie z wydziałem w imieniu wszystkich mieszkańców Pasek, Rady, Pasek, chcielibyśmy się pochwalić i podziękować, pogratulować tak pięknej działalności. Najpierw na ręce lidera, pana Stanisława Żywisa, który w wielu parafiach na terenie miasta i gminy Pasek użycza swego głosu i pięknie śpiewa. Także to jest 50-lecie jego działalności i 10-lecie zespołu Przebudzenie. Z całego serca dziękujemy, życzymy, żeby święta Cecylia nadal motywowała was do pięknego śpiewu i żeby ten śpiew był doceniany przez księdza proboszcza Kwaru. Z całego serca wszystkich szczęść. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Słuchajcie, brawa, zespół może pewnie będzie wracał do siebie, albo zostanie tutaj pośpiewać akapela. Bardzo serdecznie dziękuję panu staroście, panu burmistrzowi za uświetnienie tej dzisiejszej uroczystości. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję zespołowi Przebudzenie. Życzę nie tylko następnych 10 lat, ale daj Boże 20, 30, może dożyjemy 50-lecia.